Tomasz Janiak dla portalu Fight Sport, sprawca tego całego zamieszania. Dzisiaj jesteśmy na gali Real Fight 2, po zakończeniu gali Real Fight 2 w Pabianicach. Tomek, gratulacje za przede wszystkim występy Twoich zawodników i świetną imprezę. Dziękuję bardzo. Impreza się udała, przygotowania. Dużo wyciągnęliśmy wniosków z pierwszej gali, tak? Poprawiliśmy parę elementów. Zawodnicy przepracowali po raz kolejny sumiennie ten okres. Minął rok, widać progres, także i organizacyjny, i sportowy. Ciekawe, co będzie za rok. I Hałaszkiewicz, i Filipczak spełnili rolę gwiazd wieczoru, byli typowani jako zwycięzcy tych pojedynków, chociaż nie było to takie łatwe, tak? Ale sumarycznie okazało się, że udało im się bardzo dobrze rozegrać te pojedynki, chociaż pojedynek Filipczaka był bardzo ciężki. Tak, był trudny. Marcin jest bardzo ekspresyjnym takim zawodnikiem i czasami jeszcze troszeczkę nie kontroluje emocji, tak? Wchodzi w wymiany, jest dużo ryzyka, tak? No, miał przeciwnika, który bardzo mocno bił. Trudnym był przeciwnikiem, dlatego skracał dystans. Dlaczego? Ponieważ skracał dystans, próbował tam overhandem troszeczkę go tam trafić. Trenowaliśmy, przygotowaliśmy się dużo pod to, tak? Prosiłem Marcina o spokój. Tak. Wykazał się, przewalczył 3 rundy. Jestem bardzo zadowolony, bo to nie były 3 rundy łatwe, ale Marcin wykazał się troszeczkę taką dojrzałością sportowca. Potencjał w nim jest ogromny. Jeżeli dojdzie taki element właśnie umiejętności rozgrywania sobie pojedynku, zobaczymy, naprawdę będzie z niego pożytek jako zawodnika. Trudna rola organizatora i trenera zawodników, ale miałeś chyba wsparcie w Krystianie przede wszystkim, który gdzieś tam dopinał wszystkie rzeczy dotyczące powiedzmy organizacji, ustawienia stolików, tych wszystkich rzeczy, którymi generalnie wszyscy się gdzieś tam odsuwają i nie chcą zajmować. No to jest tak, jest nas czwórka, tak? Jest Krystek, gość, który ma... Krystian Kluczy. Krystian Kluczny, tak, oczywiście. To jest facet, który ma mega potencjał. Jest pasjonatem sportu i doskonałym organizatorem, tak? Adam Krasiński to jest taki mózg naszej całej tutaj organizacji. Michał Kaszubski wspiera nas tutaj w kwestiach prawnych, tak? Czwórka ludzi, którzy bardzo dobrze się dogrywają, tak? Mają wspólne pasje. Pasją naszą jest sport, tak? W czwórkę potrafimy zorganizować coś wokół tego sportu i robimy to z przyjemnością. Wczoraj do drugiej w nocy dźwigaliśmy tutaj, rozkładaliśmy osobiście wszystkie stoliki. Dzisiaj od rana, od 9 dźwigaliśmy osobiście. Wsparcie mieliśmy w chłopaka od nas z klubu, którzy nas trenują. Wszystko zrobiliśmy własnymi rękoma, jeżeli chodzi o dzisiejszą imprezę. Tak samo w tamtym roku, także lubimy to. Nie wyręczamy tutaj się ludźmi, także sportowo, organizacyjnie robimy to wszystko własnymi rękoma i jest fajny efekt. Zachwycony był prezydent waszego miasta tutaj, była pani wiceprezydent, z którymi rozmawiałem ogólnie i widać było, że im się to podoba. To nie jest jakaś, powiedzmy, na wyrost mówiona, a kogoś przyciągnięto, prezydent przyjedzie, nie przyjedzie. Tutaj ich obecność była cały czas. Dodatkowo są to chyba ludzie lubiani w mieście, chyba wsparcie jest ważne takich ludzi, co? Dokładnie tak. Pierwszą galę też zrobiliśmy z prezydentem, tak, obdarzył nas zaufaniem, dostaliśmy patronat. Zobaczył, że pierwsza gala naprawdę jest zrobiona przez pasjonatów. On też jest pasjonatem trochę sportu, to jest człowiek, który ma pasję w życiu, tak? Docenia, przy drugiej gali też dostaliśmy duże wsparcie od miasta i zdecydowanie z takimi ludźmi łatwiej jest zrobić fajny event. Także będzie następna gala, na pewno będziemy wspólnie z prezydentem współpracować, bo jest to przyjemność, tak? Naprawdę wszystko idzie tak, jak iść powinno, tak? Także wspaniali ludzie, dlatego też efekt jest taki. Pełna hala, gdyby tutaj były jakieś zgrzyty takie, ktoś kogoś nie lubi, to naprawdę byłoby ciężko wypełnić, tak? Pierwsza gala była o połowę mniejsza, tak? Zrobiliśmy 2 razy większą galę, mamy pełne trybuny, ludzie są zadowoleni, siedzą do ostatniej walki, tak? Także to dlatego chyba, że po prostu otaczamy się ludźmi, gdzie nie ma konfliktu, co teraz nie jest takie łatwe. I myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby zrobić coraz lepsze gale, coraz większe i pracować z zawodnikami od podstaw i cieszyć się tym wszystkim. Współpraca też z PFKB, którego masz tutaj logo, 2 pasy dzisiaj. Też kickboxing chyba się spodobał tutaj. Tak, kickboxing jest bardzo widowiskowy. Ludzie, jeszcze kwestii MMA, nie lubią za bardzo i nie rozumieją parteru, tak? Także tutaj wśród kibiców rozmawiałem z wieloma. Czekali na walki K1, tak? Bo to jest prostsze, bardziej widowiskowe. Walki skończyły się nokautami, tak? Także to jednak też jest bardzo lubiane przez kibiców i na pewno zawsze na naszej gali będzie 2-3 walki, tak, zależy od wielkości gali, tak, ale na pewno będzie kickboxing, bo
bo to jest fajne, to jest miłe dla oka, tak? A wybieramy, szukamy zawodników, którzy dają dobre walki, tak? I udaje się. Tomek, dziękuję bardzo za zaproszenie tutaj. Na własne oczy zobaczyłem, że w terenie praca w RE. Podobało mi się, bo powiem Ci szczerze mówiąc, mówię, nie no, KSW jest, polegną goście, a tutaj kurczę, chociaż już tam gdzieś z sygnałów wiedziałem, że będzie dobrze, bo wiedziałem, że bilety są sprzedane i że udało się to wszystko Wam dopiąć, ale to najważniejsze jest to, że kibicom się podobało i że zrobiliście kawał dobrej roboty, więc dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i zapraszam wszystkich za rok. Dziękuję bardzo, Tomasz Jania. Dziękuję.